Teraz chcę przejechać Pays Basko, wszystkie później Ardeny od Brabance, Pil poprzez Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. I jeszcze po Liège-Bastogne-Liège będę się nadal czuł dosyć dobrze, więc wtedy zdecydujemy, żebym jechał. Jechał Giro, dlatego też te pierwsze wyścigi Katalonii chciałem przejechać spokojnie, nie przesadzać, bo jeżeli naprawdę pojadę Giro, to ta pierwsza część sezonu będzie jeszcze bardzo długa, więc piano. Vuelta i Tour de Poniente to są dwa moje ulubione wyścigi, więc akurat tak się stało, że tutaj się pokładają, ale oczywiście to jest świetne. Dla mnie to jest naprawdę super zawsze przyjechać do kraju, ścigać się przed swoją publicznością, przed swoimi kibicami, w wyścigu naprawdę super zorganizowanym, więc oczywiście ja się bardzo cieszę, że będę mógł się pojawić tutaj w Polsce na kolejnej, już nie pamiętam nawet której dla mnie edycji Tour de Poniente. Czy to mocne wejście w sezon, no bo rzeczywiście nie było wyścigu w Argentynie, nie było wyścigu w Australii. Wielu kolarzy spędzało cały ten czas gdzieś na wysokogórskich zgrupowaniach. No i rzeczywiście teraz, co porównujemy czasy na jakichś podjazdach, no to się okazuje, że padają kolejne rekordy. Widzimy, że zwycięzcy wielkich turów, czy Pogacar, czy Roglic, czy inni, oni już naprawdę są w bardzo wysokiej formie, wygrywają od początku sezonu. Powiedz mi, czy nie myślisz, że może trochę za szybko, że może być tak, że za miesiąc czy dwa się okaże, że część z tych kolarzy po prostu już będzie na kolanach? Ja osobiście mam taką nadzieję, że tak właśnie się stanie. Jakby tak mówię, trochę se zacząłem spokojnie. Naprawdę poziom jest bardzo, bardzo wysoki. Myślę, że chyba najwyższy w ostatnich latach w ogóle. Tak mówię, jeżeli sobie przeanalizujemy wszystkie dane, które możemy odczytać po wyścigu. Więc ja nie wiem, tak mówię. Ja mam nadzieję, że nie wszyscy na pewno, ale duża część tych kolarzy właśnie teraz troszeczkę będzie jakby miała formę spadkową, więc no myślę, że tak to się powinno potoczyć, jeżeli nie będzie żadnych jakichś dziwnych rzeczy. Tak, powstaje książka, już pracuję nad nią dosyć długi czas, prawie rok. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy projekt i ciekawa opowieść, jakby traktująca nie tylko o samym sporcie, ale jakby o ogólnie o życiu, o podejściu do życia, więc myślę, że będzie naprawdę fajna książka, wypowiedzi też jakby osób, które były związane jakby z tą moją całą drogą od dzieciaka do momentu, w którym jestem teraz, więc książka jest też rzeczą, która troszeczkę mi zajmuje czasu w ostatnich miesiącach, ale tak mówisz. Mam nadzieję, że ona będzie skończona i że uda mi się ją przedstawić przy okazji mojego wyścigu w Niepomicach. Powiedz mi, jeszcze jakiś nowy tatuaż się pojawił ostatnio? A pojawił się. A pojawił się? Tak. Pokażesz? Co się pojawiło nowego? Tak, tutaj. A to nie jest twoje drzewo awokado. Nie, to jest palma. Czyli generalnie podpalona mi trzeba leżeć w wakacje od czasu do czasu. Relaks.